Nie ma co załamywać rąk nad niewypitym mlekiem, bo istnieją jeszcze inne produkty mleczne, które zawierają cenny wapń. Na przykład fermentowane produkty mleczne, czyli jogurty, kefiry i maślanki. Co więcej, mogą sięgać po nie nawet osoby z nietolerancją laktozy. W ten sposób dbamy też o własną odporność i zdrowie jelit. A dla tych, którzy z jakiegoś powodu nie piją mleka ani jego przetworów, są roślinne napoje wzbogacone wapniem, na przykład sojowe, migdałowe czy owsiane. Jeszcze inny sposób na dostarczenie sobie cennego wapnia ma Marek. Kromka żytniego chleba z dwoma plastrami wzbogaconego w wapń tofu oraz odrobiną natki pietruszki to około 250 mg wapnia. Czy to aby nie jest moment, kiedy powinnaś zrobić przerwę na lunch? A lunch to świetna okazja, by uzupełnić ewentualne niedobory wapnia. Dietetycy polecają zielone warzywa, na bazie których możesz przygotować szybką sałatkę. Najlepiej z dodatkiem ziaren. Do sałaty warto dodać też bogate w wapń sardynki albo szprotki. Zrozumiem jednak, jeśli wolisz zjeść taki posiłek poza biurem. Ale wapń to też dobra wymówka, żeby podjadać suszone figi, morele i migdały. Tylko pamiętaj, że są bardzo kaloryczne. Jedna garść dziennie to optymalna ilość.